Nam posłowie pomagali pisowscy. Przeciwnicy mówili, Rydzykowi dają rząd PiS-u. Wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. Proszę ojca, nie ma pieniędzy. Zwróciliśmy się do takiej organizacji PiS i oni dają pieniądze. To my nie z Platformy, tylko Dzieci Boże. I my przyjmujemy tylko godne pieniądze, a potrzebujemy ich, a potrzebujemy, owszem. Jak żeście dołożyli pieniądze, dołożyliście pieniądze do tego, do tamtej kasy. I przychodzą te pieniądze, tyle ile potrzeba koniecznie, ale nie na to wszystko, co chcemy. Teraz musimy na przykład samochody. Wczoraj mi pan Mirek mówił, ojcze, musimy kupić samochody absolutnie. Co prawda myśmy już wydali wtedy parę milionów, już wtedy, ale to od biednych ludzi. Ale wszyscy są życzliwi, co najwyżej jeszcze niektórzy tak nie mocno to wyrażają, prawda? Jakby wszyscy Polacy słuchali Radia Maria, Polska byłaby wnet zupełnie inna. Zgodzicie się? Bo co by było w Polsce bez Radia Maria? Słuchajcie. Bóg zapłać, pani premier. Panu premierowi.